Chcesz podwieźć? Chętnie. Dzięki. Ależ to pięknie. Pięknie, pięknie. Chce się żyć, nie? To gdzie? A taki hotel Centra, to jeszcze tutaj jest? No jest. No ale to może taksówkę? Nie, za ładna pogoda, przejdziemy się. Czy ten hotel to ja osobiście... Hua mua! Widział pan, do czego też doszło? Co? Chińczycy film u nas kręcą. Całe miasto pooblepiali tymi plakatami. Statystów szukaj. No i co? Zgłosił się pan? Ja? Chyba pan żartuje. Bo z tym interesem to chyba nie najlepiej, nie? Nie będzie mu żaden Chińczyk dyżował. Wie pan, film to film. Będzie miał pan pamiątkę na całe życie. Kto wie, kto wie. Może świat pana zobaczy. Proszę. Co to jest? 100 rupii indyjskich. Nie zdążyłem wymienić. Dzięki. Na pewno się jeszcze spotkamy.
proszę Państwa, zapraszam kolejnych 10 osób. Witam, zapraszam tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Dzień dobry. Mam teraz coś powiedzieć, tak? Tak, proszę się przedstawić, podać numer i coś o sobie, dobrze? Numer 55, Narożna Maria, lat 51. Wdowa. Proszę pani, no będę ma mocy, czarła. Pyna, ciężowe niszy ma mocy, daj dział. Czy mogłaby pani zdjąć kapelusz? Co ma chęć, że to ja szło, że nie ma mocy, daj dział, ja ubrę, no pani, tym piątkiem mi jowa, czy doma? Ale ostrożnie. Wie pani, bo to jest prawdziwy angielski mąż, mi przyjdzie z zagranicy. Spokojnie, proszę usiąść i coś o sobie, dobrze? O, dzień dobry, hola ma. O, kierze! Akcja. Przepraszam. Przepraszam, czy ja mogłabym otworzyć okno, bo strasznie tutaj duszno. Rena! Co mogłeś? Taszo, dziadę, kumci je, hen man. Brenna, Brenna, 不用了，不用再试了，可以了。可以了，可以了，不要再试了，我们要抓紧时间。 Jest pani przyjęta. Już? Edward Gralewski, lat 52, numer 61. Proszę wsiąść. Ale jak wyście te lampy poustawiali? Niby taka inteligentna rasa, a zdjęcia do dowodu by nie zrobili. Ej, ej, mana. Moment. Teraz good. No przecież na życie bym nie zarobił, jakbym tak w swoim zakładzie ludziom w gęby świecił. Bierz mi lewy profil, o. Tu. Prawy, no. Lewy. Verstehen? Przepraszam. Jedno, co mi się u nich podoba, że religię u siebie całkiem wytępili. Do kamery. Niech pan patrzy do kamery. Kościół to jest największa głupota ludzkości. To znaczy, owszem, ja nie mówię, żeby nie wierzyć, ale to nie tak jak u nas. Szczególnie kobiety. To już naprawdę języki wywalają na ołtarzu, także głowa za mała. Fyfy? Akurat? Sinna? A? O, Kajla, nie wenti, ojala. Ty nie teraz coś o sobie, tak? Dziękujemy. Co? Bardzo się pan spodobał reżyserowi. Ja? Pani ich rozumie? Muszę. Dzień dobry. Czy ja mogę rozmawiać z panią Bożeną Popławską? Popławską. Aha, rozumiem. No ale panie Szymonie, naprawdę umawialiśmy się na więcej negatywnych emocji. No proszę, niech pan spróbuje. Może? To żaden problem. Brenna, 请他别笑，这不是喜剧。 请他别做表情，我们导演不喜欢。Może pan nie być jednak taki zadowolony? Czy kto zadowolony? Czy ja zadowolony? Ja nigdy z niczego nie byłem zadowolony. Brenna, Brenna!
别浪费时间了，下一个。你说的对，没希望。太远了，你我会做了十分钟。哎呦，我的妈！哎呀，别！Ale mnie pan walnął. Przepraszam. Następny ma wejść. Ja przepraszam. Jak było? A, wie pani, to się tylko człowiek wstydu najadł. Strasznie jestem zmęczony, strasznie. Rozumie pani, szpital. Już jesteśmy, jeszcze dwa kroczki. No cóż, cóż robić? Siły uchodzą. Pan Józef Koralik, lat 78, numer 64. Samotny. ]非常好. 非常好，这就是我们需要的演员。 Bardzo ładnie pan wypadł, gra pan. Już? A jeszcze chwilę posiedzę. Gdzie? Ja do pani Bożeny Hoffman, kierowniczki. Mama domy. Do kierowniczki tak to każdy może powiedzieć. Wpadaj łapu. Dobra. Ale co znaczy, że tylko mnie chcą, a siostra? Chodź, Dorotko. Niech im pani wytłumaczy, że Ele od dziecka tańczy, śpiewa. W 91 była Miss Leta z radiem. Dorotko, daj spokój. Nie no, niech im pani powie, żeby siostrę wzięli. Ja naprawdę nic nie umiem. Ale oni chcą panią, nie siostrę. Niech im pani... Brenna, Brenna, to mu dąży. Ta, dziedzia, że Miss Leta z radiem. Że Miss Leta z radiem, kłam o czymś rzeczy. To nie kłam o czymś. No to nie wiem, nie podpisuje pani umowy? Nie no, podpisać mogę, tylko ze mnie wielkiego pożytku nie będzie, naprawdę, od razu mówię. Dobrze, to proszę poczekać na korytarzu, dobrze? Dzień dobry. Proszę. Dzień dobry. Ni hao, ni hao. Michał, no ja na ten casting, cholera. Nie mogłem się doczekać. Ma pan numerek? Nie mam. To proszę wyjść. No ale ja wróciłem. Roman, wyjdź stąd! Znam wszystkie filmy kung fu, także nie ma problemu, na pewno się nadaje. Brenna, co mówisz? Mejszy! Cię da szyjszy. My myślę, że ta strona jest bardzo ciekawa. My chcemy zobaczyć. Ta mówi. Dan Zhen, Puhui, Jihui Zhen, Ni Hao Gen, Zai Zhen, Ari, Polan Zhou, Yo Shi Kui Ding, Pai Dui, Zhou Shi Pai Dui, Ta De Li Ke Chu Chu. 打住, 让他留下, 以后别和我讨价还价进库呀! 请您别讨价还价, 我们导演定谁就是谁, 已经没有时间再拖延了, OK? 我要 dziewczyna, 哦。 Cholera jasna. Nauczyłaś się jednak chińskiego, no. Nie no, zawsze byłaś ode mnie zdolniejsza. Masz ładną sukienkę. Siadaj tu. Tutaj? Okej. Okay. Człowiek przejechał setki mil, co mam robić? A ty się nawet do mnie nie uśmiechniesz? No właśnie, uśmiechnij się. Nie do mnie, do kamery. Te same oczy. Tak? Co mógł się? Dobrze jest? Jesteś piękna. Brenna! Ta fąloma! Ta inga biała się jąju, czy to ma? Ta lęża biała się inga się jąju, to biała się doma, jąju, to ma? Możesz się jeszcze bardziej uśmiechnąć? Nie, no jasne. Trochę przytyłaś, ale tylko krople. Tak? Ja! Szamonierz! To co, przyjęli mnie chyba, nie? Nie. Proszę państwa, bardzo proszę o punktualność. 7 rano na uliczce przy rynku. Przypominam, że gramy w prywatnych strojach. Dziękuję, do jutra.
zobaczenia w filmie. Aleśmy się doczekali, co? Do Chińczyka na służbę. Jeszcze własne ubrania będziemy dla niej wycierać. Do widzenia. Może kogoś podwieźć? Nie, nie trzeba. Mamy rower. Idziesz czy nie? Ostrożnie. Dobrze się pan czuje? Świetnie. Dzisiaj świetnie. Pomoże pan do domu. Przepraszam bardzo, może jednak podwiozę. A, to pan, nie, dziękuję bardzo, przejdę się. A przepraszam, nie orientuje się pani, jaki to film nakręcają? Chiński, no a jaki ma być? No tak, ale o gatunek się pytam, bo żebyśmy się nie zapisali do jakiego knota. Ja pamiętam, kiedyś patrzyłem na chińskie kino, to prawie, że... No, prawie, że zasnąłem. A ja bardzo lubię chińskie kino. A przepraszam, pani coś mówiła, że prowadzi biuro rachunkowe, tak? Owszem. A maszynopisanie też pani prowadzi? Nie, proszę pana, ja się takimi rzeczami nie zajmuję. A może zna pani kogoś, kto by mi coś przepisał? Niedużo, jedna strona tylko. Nie, proszę pana, nie orientuję się. Nie mam czasu. Odpocząłem. A, to da pan sobie tam już radę sam po schodach. Tak, tak, jest winda. Dziękuję. Chwileczkę. Ale niech pan to schowa, ja nie chcę żadnych pieniędzy. Ale proszę, wypije pan piwko za moje zdrowie. Skąd pan wie, że ja nie jestem abstynentem? No tak się akurat składa, że nie jestem. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Zwiknąłem nogę. Nie no, nic się nie zmieniłem przez te 10 lat, naprawdę. Coś jeszcze? Tak, chciałem zacząć wszystko od początku. No nie tak jak kiedyś na kocie łapę, tylko wiesz. No. Wiesz co? Ale ja już mam męża. To chyba za późno. No tak, to jest jakiś problem. Ale możemy go jakoś rozwiązać. No. A z tym wyjazdem to ja ci wszystko wytłumaczę. Nie ma powodu. Nie znamy się, ja nic od ciebie nie chcę, nigdy nie chciałam, więc wracaj tam, gdzie cię jeszcze nie było. Nie mogę. Dlaczego? Chcesz mi powiedzieć, że mnie jeszcze kochasz? Pożegnam się. A Sebastian? Teraz sobie przypomniałeś? Sebastian ma ojca bardzo dobrego. Ale to jest mój syn. Spróbuj się do niego zbliżyć, zatłukę cię. Mój syn cię nie pamięta i ja chcę, żeby cię nie pamiętał. I tak ma być, jasne! Zresztą rób sobie, co chcesz. Jasne. Ale miał tata siedzieć na ławce pod blokiem. Gdzie się ojciec spodziewał? Już na policję miałem dzwonić. Dziadziu! Dziadek! Dziadek wrócił! Dziadziu! Wcale dziecię szlak nie trafił. Przestań! Na aktora się dostałem. Thank you.
Mamo, no co ty wyprawiasz? Przeziębisz się i potem będzie. Znowu tu była. Kto? No jak to kto? Matka Boska. Aha. A co ona cię ostatnio tak często odwiedza? Zobacz, jakie orędzie mi przekazała. Niech zgadnę, znowu mamy wejść na Golgotę na kolanach. Też się z nią widziałeś? W przelocie. Dobre dziecko z ciebie, Szymuś. Tylko ożenić byś się mógł. No z tym akurat to bym się wstrzymał jeszcze. Najpierw pracę dobrą trzeba znaleźć, a teraz szybko wracamy do łóżka. Przepraszam was. Trochę się to wszystko przeciągnęło, ale zaraz zrobię coś do jedzenia. Ani nie szkodzi, Bożenko. Dobrze ci poszło? Mhm. Edmund? Tak? Mogę się do ciebie przytulić? I teraz? Na chwilę. Potrzymaj. Musisz nakładać dwa razy więcej kleju. A dzwonił jakiś twój kolega, mówił, że znajomy z dzieciństwa. Ale nie przedstawił się, nie chciał, powiedzieć, że później zadzwoni. Dobrze już? Dobrze? Tak. Wysłucham tylko dobrych wiadomości, dziękuję. No, synuś, znowu udało mi się trafić na tę twoją reklamę. I no, słów nie mam. No, jesteś, wspaniały jesteś. A jak ci powiem, że twoją matkę dzisiaj nawet Chińczycy docenili, to nie uwierzysz. Wyobraź sobie, statystuję w chińskim filmie. I taki fotograf jeden to nawet chciał... No, zresztą nieważne. Bardzo dobrze, synku, że wyjechałeś z tej dziury, bo to nie jest miejsce dla ciebie. Całuję, mama. Brenna, żeby hola ma, pikańszy lupa. Dobrze, proszę państwa, jest reżyser, zajmujecie pozycję, idziemy szybciutko, proszę. Dobra, no, lecimy. Słuchaj, nam będzie tym woda. No, czyż, a, łożo kajszy, dziu kajszy. Łożo tył, to pisze do tył, a, czy już jest, to idzie, to idzie. Ja, to do kajdy, no, no, happy. 我们导演的话就是圣旨，他说开拍就开拍，说停就停，大家的表演一定要自然，你们表情都是no happy，很苦恼的样子。Rena，让大家一定要no happy。Dobrze. Kochani, robimy wszystko dokładnie tak, jak było na próbie. Posłowie akcja, nie patrzymy w kamerę i nic państwo nie mówicie, dopiero posłowie stop. Proszę bardzo, szybciutko. Szybciuteńko, szybciuteńko. Oni nie my kino robią. Aha, kochani, markujemy, że sprzedający sprzedają, kupujący kupują. Tak? Pani, proszę szybciuteńko. Co to znaczy markować? Udawać, proszę pana. Proszę o koncentrację. Błagam, nie patrzymy w kamerę. Spokojnie. Nie no, wiecie państwo, ja chyba zrezygnuję, bo to przechodzi ludzkie pojęcie, co oni tutaj z nami wyprawiają. Czy ja wyglądam na osobę, która sprzedaje na bazarze? A co ja mam powiedzieć? Z własnego zakładu foto na straga. No, a pan to jednak ma coś z handlem do czynienia, a ja to wyłącznie umysłowa działalność. A watowców też pani rozlicza? Oczywiście, wszystko robię. Ale bez maszynopisania. To ja się później do pani zgłoszę. Chyba nie później, to może mnie tu już nie być. To dziękuję za takie występy, żeby mnie ludzie między majtkami oglądali. Syn to się dla mnie chyba spali ze wstydu.
pani chce, to możemy się zamienić. Panu by to nie przeszkadzało? To ten niech film będzie oglądał. No wie pan, to... Dziękuję, bo wydaje mi się, że jednak okulary mają trochę więcej godności.谁给他们换的位置？哟，按照我说的那样去做，不会让你说清楚了没有？我都说了，马上回到原来的位置啊！你们干什么呢？疯了吗？啊！哎呀，你们要是这样干，怎么行呢？你们，我们要导演指导该怎么干。你看你都说你们挺聪明，怎么就干成这事了？来来来，换换换！哎，不是呢，交给你了啊！张大奴。 Dlaczego państwo zmieniają miejsca? Proszę wracać do swoich straganów i robić dokładnie to, o co prosił reżyser. Ale ten pan się zgodził. Ale czyż ten pan nie jest reżyserem? No, mnie to jest gęcy gal. Błagam, skupcie się państwo, będzie ujęcie. Kapelusz, będzie ujęcie. Uwaga, proszę państwa, będzie ujęcie. Czubie, Anji, czuje, Czubie. Go, bumer, czumpe. Kajdzie, kajdzie, kierzono. No. 鲁北的幽风28场第5镜，开门。 群众演员，no happy，no happy，别高兴，别高兴，你们在干什么？别做自己的事情。都是这，怎么回事呢？他们为什么？我真的很失望。白痴！不是，不是呢，问问他们到底干什么呢？现在满面愁容的样子，可他们为什么？我真的很失望。不是，不是呢，问问他们到底干什么呢？现在满面愁容的样子。 Proszę państwa, dlaczego jesteście tacy szczęśliwi? Reżyser jest niezadowolony. Wybrał nasz kraj, bo mu powiedzieli, że jesteśmy najsmutniejszym narodem na świecie. Proszę panie do mnie tutaj. Proszę szybciutko. Ty zariował? A kto tu jest szczęśliwy? Kodak w mieście chwili otwiera, ja mam być szczęśliwy? Może u nich to się po prostu inaczej wyraża, jak w Bułgarii. Tam się kręci głową na tak, a... Pani Doroto, no Boga, naprawdę, pan z torbą, pani z prześcieradłem, pani z dzieckiem, bardzo proszę, szybciusieńko, szybciusieńko. A ja? Panie Józefie, no. Ja też źle odegrałem. Panie Józefie, do pana nie ma żadnych zastrzeżeń, tylko do państwa. Żadnych sztucznych uśmiechów, naturalnie, nie prywatnie, to jest tragedia. Babcia z wnuczką. Proszę do mnie. Szybciutko. Ona taka młoda i śliczna, co nie? No, ta młoda to ona ucieknie od tego prostaku. Ja się jej nie dziwię, ja to samo bym zrobiła, jakby mnie ktoś tak w pracy popędzał. To jest jej mąż. Nie. Tak. Taki stary? Bo gdzie ona miała oczy? Dlaczego? Są kobiety, które wolą dojrzałych mężczyzn. No, ale ta mi wygląda na normalną. On ją kupił od rodziny. Jak to? Kupił, przywiózł do Polski. W Chinach takie rzeczy są na porządku dziennym. Co pani opowiada? Buena, kui kafe na ma? Hajże bu minbe. Hala, hala, sinza dziewczyny. Dobrze, proszę państwa. Skupcie się, będzie dubel, dobrze? Panie Józefie. Coś się słabo dzisiaj czuję. Może znowu zechciałby pan wypić za moje zdrowie? Odwiezie mnie pan? No pewnie. Dziękuję. Dzień dobry, pani Gralewski. Dzień dobry. Cześć, chłopaki. Cześć. Jak leci? W porządku. Może chcielibyście sobie zdjęcie zrobić? No pewnie. A jakie? Do dowodu czy do legitymacji? A może być ślubne? Ha, ślubne? Może być i ślubne. Chodźcie. Pozdrowienia z Ustki. Od żony Żółkiewskiego. No jestem już.
Przepraszam, że tak późno. Ale strasznie długo to wszystko trwało. Ciągle musieliśmy robić te... No jak to się nazywa? Ja nie pamiętam. Duble. No. I potem musiałam jeszcze iść po skrzydła. Fajnie było, co? Nie udawaj. A co ty jesteś taka smutna? Ja? Nie, myślałam o rodzicach. Płakałaś? Nie. Ząb mnie trochę rozbolał. No to nie męcz się. Idź z tym do Ochmana. Jak się spotkacie na chórze, to się z nim umów. Boję się. Spróbuję pukać szałwią. Stało się coś. Tak mi jakoś dzisiaj. Jedyna rzecz, której nie cierpię, to te wszystkie gry losowe. Mhm. Totki, lotki i inne. Głupia wiara w wygraną bez prasy. Dobre dla leniuchów i darmozjadów. Trzeba trzymać się tradycyjnych wartości. Ja tak robię i dzięki temu nazwisko Ochman coś znaczy. Czekaj. Nie poznajesz mnie? Nie. Mama ci nie powiedziała? A co mi miała powiedzieć? Jestem twoim ojcem. No tym prawdziwym. Zostawiłem was, jak miałeś 3 lata. Masz taki pieprzyk zalewy muchy. Poczekaj. Ja teraz nigdy was nie opuszczę, rozumiesz? Nigdy. Sebastian. A ja mam na imię Marek. Co, ty idziesz już spać? Przecież mieliśmy jeszcze raz spróbować za godzinę. Zdjęcia się jutro wcześniej zaczynają. Ale jutro mieliśmy jechać na badania. Chiński film jest dla ciebie ważniejszy niż dziecko. Ja już mam dziecko. Bardzo jesteś ostatnio rozdrażniona. Co się stało? Nic. Sia hamba, 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 sia hamba
Fantastycznie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia pojutrze. Szczęść Boże. Siostra mówiła, że pani boi się dentysty. Może jednak jakoś mogę pomóc. Nie, dziękuję. Płuczę szałwią. Już jest lepiej, dużo lepiej. Do widzenia. Do widzenia. Niech będzie do widzenia. Szczęść Boże. Cześć, Stasiu. Cześć. O, słomny pan jest, dziękuję. Wie pan, teraz ja już nic nie mam do roboty, to mogę pana wozić do tego filmu, no przynajmniej coś się dzieje. Wie pan, mi się zdaje, że po dzisiejszym dniu to oni zabiorą mi klucze, żebym się nie mógł z domu ruszyć. Lepiej będzie, jak pan weźmie, żeby mnie następnym razem wypuścić. No dobra. No, ja... Za wszystko postaram się odwdzięczyć. Ale nie, no to nie, naprawdę nie trzeba. Ale proszę, to założenie. Co to jest? Łyżeczka taka stara jak ja. To dostałem na chrzcinie. Naprawdę nie potrzebuję. To na szczęście. Zobaczy pan, ona mnie przynosiła farta. No proszę. Wie pan, w telewizji mówili, że jak Pola Negri była w Hollywood, to szastała willami na lewo, na prawo z basenami. Człowiek to ma tylko tyle z życia, ile potrafi innym dać. Dobrze. Kto to jest? Jakiś Chińczyk. Żeby nawet kawy nie podali. Oni białą rasę mają za nic. Zobaczy pani, co będzie, jak już całkiem zapanują nad światem. Uwaga, przepraszam, proszę otworzyć. Dziękuję. Przepraszam, spóźniłam się. Dowodu szukałam. Pani Boże, no ja zgubiłam dowód chyba wtedy na tym castingu. Nikt mi nic nie oddał, ale popytam. Dobrze, proszę państwa, zapraszam na plan, tam rozdamy ubiory, dobrze? Proszę szybciutko. Ale chyba i tak jeszcze tego starszego pana nie ma. Idę już. Panie Józefie, szybciutko na plan. Proszę bardzo. Pani Mario, po co to pani? Sprawa osobista. Proszę to tutaj zostawić, przecież nikt nie ukradnie. Pani Dorotko, proszę. Cześć, cześć. Dzień dobry. Ten facet mówił, że jest twoim ojcem. Ja jestem z ekipy filmowej. Zostawiłem telefon komórkowy. Puśćmy pan? Okej. Okay. Fajnie. Dobra, Aloma! Proszę państwa, dajemy deszcz! Buena, 大家还是老毛病，这是悲剧。 No happy, everybody no happy. 为什么事情总是很满足的样子？我觉得很奇怪，真的，为什么？ No, znowu jest źle. No proszę, no. O, kapelusz to już mam całkiem do wyrzucenia. To nie o mnie chodzi. Mówiłam, że się nie nadaje. Mówiłam to. One sami nie potrafią robić, to nas się czepiają. Znowu to samo, co ostatnio. Nie możecie się uśmiechać. Przecież znowu tylko pan Józef dobrze zagrał, no. To co my mamy grać? Nic, bądźcie sobą. Macie mieć zgorzkniałe twarze, samotność w oczach. Dlatego was wybrali? O, wypraszam sobie. Ja nie jestem żadna samotna. Ja tak samo. Brena, bie wychwala! Kłonę cię buszola! Zadę odwoila, obra kawala! Będzie ujęcie. Bebe! Bebe!
辈子我从遥远的中国赶来，我爱你，你是我的唯一。阿婆，我爱你，我太想你了，我特别的孤单，但是能跟你在一起，哪怕只有一分钟，我都特别高兴，特别满足。停！停！谁管的门？谁管的门？他是谁？他干什么呢？出什么事了？现在？喂呢？这到底发生什么事了？哎，你要想想办法，要不然咱们戏没法拍了。OK。Co ty wyprawiasz, no? Człowieku, wyrzucał mnie z pracy. Spokojnie, spokojnie. Ja tylko na chwilę. Do ciebie. Chcę porozmawiać. Myśmy już rozmawiali. Nie no, tak nie można, Roman. Fajny deszcz tutaj macie. No. Czekaj. Zapomniałem ci dać. Prawdziwy z tygrysa. Błagam cię. Zejdź z planu. No co? Dubel. Buena. Buena. To jest co, mężczyzna? Do widzenia. Do widzenia. Patrzcie pan. Najlepiej odrywam. Żadnych uwag do mnie nie było. Dzień dobry, panie Okun. Dobry. Proszę, się, bo się spóźniłem. Proszę pamiętać o moim dowodzie, dobrze? Dobrze, panie. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Pani siada, podwiozę. Ale ja nie do domu. A nie ma sprawy, proszę bardzo. No dziękuję. Co pani kozyna powiedziała? Skostniałe twarze? Panie, się pani tak tym nie przejmuje. Zazdroszczą nam bubki. U nich jednego od drugiego rozróżnić nie można. Wszyscy tacy sami. Takie same żółte gęby. Z tymi szparkami. Pan to tak nie umie rozśmieszyć jak mój mąż. Wie pan, on też się fotografią interesował. Pan dużo podróżował i fotografował zawsze, a to ptaki, a to palmy, a to ryby, no, a tu tubylców to już mam chyba 1000 zdjęć. Ja się tam ładnymi widoczkami nie interesuję. Ja zarabiam na życie. Do niego pani jedzie? Już tak 8 lat. Pani jest młodą kobietą, znajdzie sobie pani takiego mężczyznę, że... Ho, ho. Pan chyba żartuje. Ja, proszę pana, przygód nie szukam, po kawiarniach nie wysiaduję. Ja w życiu bym nie poszedł do żadnej kawiarni. Ja to najbardziej to lubię sobie obejrzeć coś wartościowego na wideo. Po 50, proszę pana, to każdy mężczyzna wydziela taki nieprzyjemny zapach. Że niedobrze się robi. Co tak pachnie? Choinka waniliowa. Może być. Ale dlaczego pan tutaj skręca? No koło kościoła trzeba jechać. Ja koło kościołów nie jeżdżę. Ale benzyna? Czy ja pani każę płacić za kurs? To tak się zachowuje ciężko chory człowiek? Proszę, niech tato odda klucz. Raz w życiu gdzieś mnie chcą, raz w życiu wychwalają. A ja będę występował i już. Mówię, tacie, klucz. Ja ci mówię, że nie mam. Może naprawdę zgubił. Nie wierzę. Od jutra zawsze ktoś z ojcem będzie w domu. To niech będzie. Piękna była nasza mama, prawda? Wiesz, że ty jesteś strasznie do niej podobna? Wszystko masz po niej. Oczy, usta, cała jesteś piękna. Przestań. Ela, jak chcesz, to ja mogę zrezygnować z tego filmu. Dorobka,
Ząb mnie boli. A ja znalazłam dobrą księgową. Obroni nas przed tą kasą fiskalną, wiesz? Tylko trzeba jej zawieść wszystkie dokumenty. U państwa problemu bezpłodności nie ma. Ale to co jest w takim razie? Proszę mówić otwarcie, ja też jestem lekarzem, a moja żona zdecydowana jest leczyć się, prawda, Bożonko? Ma pan za słaby wytrysk. Ja? Ale... To znaczy w jakim sensie? Niedostateczne ciśnienie w worku możnowym. Mówiłem włosy, masz jak kasztany. I kasztanowe, masz oczy blask. Gdybyśmy chodzili razem, kochana. Akurat mi teraz ktoś obcy potrzebny wiesił. Żeby mu prać i gotować. Myśli, że sobie naiwną znalazł. Ale mi zarosłeś. Mama! Już jestem. Przecież się przeziębisz. Czekoladę ci kupiłem. Się dziwisz, że mnie do pracy nie chcą przyjąć. A Chińczycy to jak myślisz? Dlaczego mnie odrzucili? A pan to kto? Mamo, proszę cię, znowu zaczynasz? Co mi pan robi z włosami? Dobrze, jeszcze raz. Mamy na podwórku jabłonkę, tak? Tak. A pamiętasz, zawsze na samej górze zostawało jedno jabłko i nikt nie mógł go zerwać, tak? Pamiętam. A komu się to udawało? Mojemu Szymkowi. Raz nawet rozharatał sobie czoło. A tutaj co jest? Szymek, synku, no, ja nie słyszałam, jak ty wszedłeś. Dorotka! No? Tylko zaraz wracaj, bo wiesz, że nie zasnę. Jasne. Przepraszam, że tak późno, ale przyniosłam resztę tych dokumentów. A dobrze, dziękuję bardzo. Pani Mario, ja to raczej zrezygnuję. Z grania? A dlaczego? Ciągle te pretensje, że coś źle robię. Ale do nas wszystkich. No, ja nie chcę grać z gorzkniałej. Że z siostrą mieszkam, a nie z byle jakim mężem, to nie znaczy od razu, że jestem samotna. No pani wejdzie, zrobię herbatki. Przez ten film? To jeszcze i dowód zgubiłam. Jak rodzice zginęli w tym wypadku, to mi tylko Ela została. No bo ile ja wtedy miałam lat? 10. Ela niecałe 20. Moje koleżanki studiowały, rodziny zakładały, a ona dla mnie się poświęciła. Mogła mieć każdego faceta.
każdego. A wie pani, mnie się dzisiaj mąż śnił. I tak często mi się ostatnio śni. A zawsze tak do mnie tyłem jest odwrócony. Jak tylko chcę go dotknąć, od razu się budzę. Ja przepraszam, bo pani przerwałam. Spotykałam się z kilkoma chłopakami, ale nie wyszło. Ela mnie potrzebuje, a ja jej. I tyle. A ty co? Kongo 98. Chyba i na niesamowite, no. Niesamowite. Bo niech pani zobaczy, przecież to jeszcze zdjęcia Wiesia z Afryki. Niesamowite. A to co ja mam robić? Żyć, żyć, no. Tak nie można ciągle same, tylko we dwie. Pani Mario, dziękuję. Dziękuję. Donos do kuli. Całe szczęście, że Kocęba przechwycił. Że msze odprawiam coraz krótsze. Tak, to jest problem. Nie rozumiem tego. Nie, no wiadomo. Wiesz, bardzo lubię i cenię Sebastiana. To jest naprawdę bardzo dobrze wychowany i ułożony chłopiec, ale własny syn to jest własny syn. No, może ci pomóc jakoś mogę? Nie, dam sobie radę. Może kawki z domu przyniosłem, bo na nie to nie ma co wiedzieć. Dziękuję, rano ja piję tylko herbatkę. O, i pani Dorotka już jest, no proszę. Dzień dobry. Może pani Dorotka, może pani się napije kawki? Bardzo chętnie. O! Ja też coś przyniosłam. Szarlotka. Sama robiłam. Przepraszam. Pyszne. Cieszę się. Trzeba by zostawić dla pana Józefa kawałek. Chyba bym zapomniała. Mam też dla pana do wywołania. Mąż robił w Afryce. Ale to ja też starzyzna, wiesz? No jak pan nie da rady, to pójdę do konkurencji. No czy ja mówię, że nie dam rady? A ja też muszę się do pana zgłosić. Potrzebuję zdjęcie do nowego dowodu. Proszę państwa, proszę się przygotować. Zaraz idziemy na plan. Gdzie jest pan Józef? Trzeba spytać tego pana. Proszę pana? Przepraszam. Czy to pan przywozi pana Józefa? Gdzie on jest? To znaczy, że chyba raczej nie zagra. Słucham? Sytuacja rodzinna mu się tak ułożyła. Rena! Rena! Nie to mechanic, ja to mechanic. Co my słyszymy, co robimy, Rena? Nie gafu ci, co, ale? Wej, pójdź do uszu, ale co? Ciszy negra, nie działamy banfa, zajęm, to czuszy. Liwa, czoła, jubeba. Marzę, za chłań go. Ja mam dzięki dzień, jubeba, pan buwa. Ok? Dzięki na 8000. Niego? Proszę pana, proszę do nas, proszę puścić pana, dobrze? Tasz łomenda, oby ja. Dzień dobry. O, czy tam? Dobrze, idziemy. Ale państwa oglądam, to państwo, no, dobrze grają. Bardzo ładnie. A pani to w szczególności. Ja? Tak. Pani to na pewno zrobi karierę. A ja mógłbym dostać od pani numer telefonu? Proszę. Czy chciałem zapisać, tak na wszelki wypadek, bo przecież ja właściwie tutaj nikogo nie znam. Ale ja mam tylko domowy. I adres, bo ja pani... O.
Ty pani oddasz swój dam, tak? No to może ja dam, cały czas jestem pod komórką. A nie, 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 to dziękuję. Od pani Doroty to w zupełności. Tu są pana kartofelki. I tu pan siedzi. Tu pan siada? Wymęczyli nas dzisiaj ci Chińczycy, co? No. Bródka do góry. O tak. I trochę w prawo. Tak? Całkiem miły ten nowy chłopak, prawda? O, miły. Albo może jeszcze inaczej. W ogóle nie wiem, czemu go od razu nie przyjęli. Całkiem nieźle sobie radził. Przecież oni rozumu nie mają. Oj, nie skupiona pani dzisiaj, brudko, ciut, ciut, ciut. Ładno. Tak. No, mnie pan ustawia jak jakąś aktorkę, no. Przecież to ma być zdjęcie tylko do dowodu. I tak lepiej nie będzie. Przecież dowód jest na całe życie. Aktorka nie musi być żadną pięknością. Pani przecież nie jest jakaś tam Sofia Loren. No proszę, jak mężczyźni zaczynają się panią interesować. Co? Jacy mężczyźni? Akurat. No tak, to my tego nie zrobimy. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, niech pan usiądzie. Jestem ojcem pańskiego syna. Mamusia! Mama! Pracę dostałem. Olek! Oglądam twoją reklamę, Olek! Jesteś tam? No bardzo dobrze, synku, że nie piszesz i nie dzwonisz, bo to tylko jest strata czasu. Rozmowa z matką, ty teraz na pracy musisz się skupić. No, u mnie dużo nowego, codziennie w tym chińskim filmie. A jeszcze zdjęcia nowe znalazłam, co ojciec w Afryce robił. To jak pan Galewski wywoła, to wyślę ci. No. Odezwij się, synku. Proszę pana. Mama? Mama jeszcze nie odzyskała przytomności. Tu nie wolno spać. Niech pan idzie do domu. Zadzwonimy do pana, jak coś się będzie działo. Fantastyczne. Prawda? Ja tego nie robiłam. No to od państwa koralików. Najlepsze kurczaki w mieście. Fantastyczne. A może Roman musi już iść? Nie, dlaczego? Nie mam nic do roboty. Naprawdę? Pan, zamierza pan tutaj zostać na stałe? Założyć rodzinę? Nie, bo ja już mam rodzinę. Ach, przepraszam, nie wiedziałem. Bo tak. No tak. A, witaminki.
No to pan wie najlepiej, że rodzina to przede wszystkim odpowiedzialność. Naturalnie. Nie jest łatwo w dzisiejszych czasach zapewnić godne utrzymanie swoim najbliższym, prawda? Święte słowa, jak to ktoś kiedyś powiedział, pasterz musi strzec swojego stada, a kiedy zachodzi potrzeba, odganiać wilki. No dobrze powiedziane. O, jest Sebastian. Prosto z judo. Dzień dobry. Poznaj, to jest pan, to jest twój biologiczny ojciec. Cześć, Romek. No podaj rękę, przecież pan nie gryzie. Wiem, że nie gryzie. Rodzice coś wspominali, że tata to tata, ale nie do końca tata. A, to jest z Tybetu. Odpędza złe moce. Dzięki. O, bardzo egzotyczny kamień. Nie, to oneks. Dziękujemy w imieniu syna i własnym. A teraz zaprowadź pana Romana do naszego tajemnego pokoju. Pokaż fregatę. A my tymczasem z mamą zrobimy kawę. Kathy Sark. Klipper herbaciany z XIX wieku. Ma już 4 lata. Aha. To jest zwykły ścigacz. A to Regina. Duński szkuner. Ma 2 lata. Fantastyczny. O! Santa Maria. 1492. Ma 3 lata. Super. A to jest nasz najnowszy skarb. Łucja Małgorzata. Ja nie mogę. Piękny. Sam to robiłeś? Nie, z tatą. Czekaj. Pokażę ci coś. Nauczyłem się tego w Laosie. To jest do czyszczenia. Dobra. Widziałeś? Jak pan to? Romek. Jak tata to zrobił? Normalnie. Bierzesz łyk. Nie połyka. Chciałem, że się kiedyś do mnie w końcu przekonasz. Zawsze lubiłaś happy endy. Co robimy?
wiesz, jak to jest. Pewnego dnia patrzysz w okno. Wakacje, upał. Za oknem pusto, martwy chodnik. I to właśnie byłem ja. Rozumiesz? Nie jestem pewna. Przecież byłem dobrym ojcem. 3 lata kąpałem, karmiłem, przebijałem. Cały czas powtarzałem sobie, Romek, szczęśliwy jesteś, Romek. Ja nie byłem szczęśliwy. Szkoda, że nic nie powiedziałeś. To nie była ucieczka. Tylko wiesz, ten strach, że ja muszę czegoś dokonać, coś osiągnąć. Co, tutaj, w tym mieście? Po 2 dniach tęskniłem za wami, a po 2 miesiącach świra dostawałem. Byłem z bólu, rozumiesz? Ale co, wrócić? Że taki słaby facet, że sam nie wie, o co mu chodzi? Cały świat przejechałem. Niczego nie znalazłem ważniejszego od ciebie, od Sebastiana. No to wróciłem. Głupie, nie? Ty z tym mężem. Po co mi to wszystko mówisz? Ja nie daję sobie rady. Bez ciebie. Zawdzięczam. Co? Dzięki tobie nauczyłam się chińskiego, żeby nie oszaleć jak żyć. I jeszcze ta karteczka w kuchni. Jadę dla nas po lepszy świat, kocham Romek. Byłeś moim pierwszym facetem, miałam 22 lata. Ja się z miłości uczyłam, z nadziei, żeby być bliżej ciebie. Co ja miałam... Czekałam, tęskniłam miesiąc, rok, 3 lata, no to w końcu przestałam, ale ciągle jakoś... Że się w końcu odezwiesz, że zabierzesz mnie do tego Pekinu, do Rio, do Afryki. A może nawet do Ustrzyk Dolnych, albo na spacer u nas koło mostu. Skończyłam studia i musiałam znaleźć ojca do naszego syna. Normalnego faceta. I znalazłam. Porządny, uczciwy, bez wad. Romek, łokałandy nie nichły lajba. Nie wiem, co to znaczy. Nic. Brzydzę się sobą. Ni hao. Dzień dobry. Mam z panią do porozmawiania. Ze mną? Niech pan mówi. Wolałbym na osobności. Niech pan otworzy. Niech pan otworzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. No, co? A pani jakoś inaczej dzisiaj wygląda, pani Dorotko. Ja? Naprawdę nie.
Hej. Co pan dzisiaj taki smutny? Nie. Ale pani, jak zawsze, super. Proszę państwa, proszę państwa, dzisiaj gramy scenę we wnętrzu. Zaprowadzę wszystkich państwa na plan, tylko proszę szybciutko. Jesteśmy wszyscy? Proszę za mną. Dobrze, że jakaś nowa dekoracja, bo już mi się znudziło to stanie na powietrzu. Dobry. Ja jestem tutaj nowy, no. A państwo, jak myślę, też na ten plan, nie? W końcu pana też zatrudni. Fajnie. Fajnie, fajnie. Sam reżyser mnie zatrudnił. Ale dużo to się pan nie nagra, tu już prawie końcóweczka jest. A? Film o miłości, tragedia. No, ja tu na razie żadnej tragedii nie widzę. Starczy, że ona rzuci tego starca i po problemie. Zaraz starca. Pani to tak jakoś dziwnie do tego podchodzi. No przecież ostatecznie to jej mąż. Zapraszam, szybciusieńko. Zapraszam na plan. Panie Szymonie. Wszyscy na plan. No niech pan odbierze. Ja im powiem, żeby poczekali. Dobra? Dobrze. Halo? Tak, tak. Mamy jeść. Ja poproszę widelec. Pani markuje. Sam pan niech markuje. Boże, to duszno. Tienno, szok gola. Ta co mógłby mieć dzieje? Ta idzie szli, co sam bebo chłaczona. Kobieś mu chłaczona. Proszę się. Ryna, coś mnie tak? Dlaczego pani się umalowała? Pani musi wyglądać tak jak zawsze. No ale kto to powiedział? Pani Doroto, scenariusz! Zaraz, no... Czuj, czuj, ja! Czuj, chuj, zresztą, ja ruszę, ale... Uwaga, proszę państwa, będzie próba generalna. Czy nie? Czuj, ale ma... Pum, się, taj, bom! Czuj, ja! Czuj, zresztą, ja ruszę, ale... Czuj, czuj, chuj, zresztą, ja ruszę, ale... Czuj, słuchaj, czuj, my ruszę, ale... Kamer! Akcja!离开这可怕的国家，可是去哪儿呢？他怎么会找到我们的呀？哎，哎，没他付了钱，他就得待在这儿，跟我走，怎么到真正的西方国家去？在那里，咱们会幸福的。你敢？你要跟戴德走，我宰了你！不要杀他，我们那么相爱，而且我宁可自己去死，要死，咱们死在一起，就像真正的罗密欧跟朱丽叶一样，我宰了你！ powiedz im, że to się więcej nie powtórzy. Papusiłam, Woli. Za bardzo się pan przejął, to jest film. No nie by zabijają. No wiem, wiem. Znaczy źle się kończy, mówiłam to. No i najbardziej to nie lubię takich filmów. Człowiek siedzi 2 godziny, żeby na końcu wszyscy się pozabijali. Czuj! Kto? Lubię, nie ufam ci, szefa, nie siedzi. Kebe! Akcja! Kiedy kochany kłodzie? Kiedy się łączy na lino, to już ja powiedział, dał mu to. Hej! Hej! Gon! Gon, czuć! Mamy tam po lecie!
我走，怎么到这边的西方国家去了？在那里怎么会幸福的？你赶紧赶！你要是赶，给我停！导演，你哭什么？真的受够了，我已经受够了，受够了！给我绳子，快给我绳子！给我绳子，给我绳子，我上吊！我不拍了，我不想在这里拍戏，我不能在中国去，我不想再胡乱拍戏了，真的。我们导演受够了，要回中国。要是他还能活下来的话。 你怎么了？不是，Stało panie Szymonie, no. Przepraszam. Aż takie wzruszające to nie jest. Każdy ma inną wrażliwość. Wojna, 你再告诉他们一次，如果他们再一次把戏搞砸的话，我让他们全部走人。你跟他们解释清楚。 Księdze Hojhode, proszę państwa, skupcie się, błagam. Jesteście dorosłymi ludźmi, ja za was poręczyłam. To jest film. To wieki przetrwa. O, o, zalec! Przemykajcie! Siedzą! Co? Tu, nie opuścisz się, panie Sardio. Kawa! Akcja! Fefe? 离开这个该死的国家，可是我们又能去哪儿呢？他总会找到我们的。哎哎哎，滚，滚出去！我为他付了钱，他就得待在这儿。跟我走，咱们到真正的西方国家去。你这老头干嘛呢？我说什么呀？这是你找头干嘛呢？我说什么呀？这是你找谁呀？你在拍这个电影？你找谁呀？我自己真的，我不想再拍这个电影。 Panie reżyserze, ja naprawdę nie mogłem, ja jak Boga kocham. Nie, 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 Bożena, tłumacz. Nie mam zamiaru. Tłumacz, mówię. To nie może się tak skończyć, że piękna, młoda dziewczyna zostaje z jakimś niewrażliwym pierdzielem. No bo co? Odpowiedzialność? Bo on zaopiekuje się jej dzieckiem? Ale ona chyba nie ma dziecka. Aha. Co, że ma? Tu, tu masz, tu masz. Ta szło piolian, wynudyni ren. Puknan, genlao, lendan guidzaici. I nie można tego w taki sposób spieprzyć! Joshi punan da płota. Kobieta w końcu powinna zostać z mężczyzną kochającym! Dodzwej ho i tinia ogen. Który ją będzie całował! Nenajtade. Piścił! Od rana do nocy, do upadłego! Zaici. Understand? Film low good. Stupid. Film musi mieć happy end i koniec. Miłość musi zwyciężyć. Koniec, kropka. A państwo co? Państwo się na to godzą? Nie widzicie, że oni nic nie czują? On ma rację. Zady dasy, niech się biorą, one filmy nakręcać! Idziemy, dosyć tego! I nikt mnie nie będzie do niczego zmuszał! Pojawcie się sami! Kocham cię. Kocham cię cały ten czas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!
układ! Papa! Zaraz się jakieś winko zorganizuje. Posiedzimy sobie, pogadamy. Już nie będziemy występować. No chyba pan nie żałuje. No, szkoda trochę. Ale tam pies ich wtrącał, bardzo dobrze żeśmy zrobili. Z Chińczykami trzeba ostro, inaczej gotowi człowiekowi wejść na głowę. Proszę, 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 proszę. Dobrze im pan powiedział. Tak? Nie wiem. No i pan nie przesadza. Nie tylko pana denerwowali. O, masz, no. Kapelusza od tego wszystkiego zapomniałam. A pan też bardzo dobrze zrobił, że im się zbeczał. Moja mama umarła. Kiedy? Jak grałem. Na raka? Czy na serce? Chyba na serce, bo nie powiedzieli. O, na serce to chwila, moment i po wszystkim. Przynajmniej się nie męczyła. A ile pańska mamusia miała lat? 60. Moja miała 42, jak umarła. A tata 44. A mama wcześniej chorowała? Tak. Ale... ja naprawdę nie chciałem państwu tam wszystkiego zepsuć. Naprawdę, przepraszam. Panie Szymku! Dajmy mu spokój. Oj, no, tak dziwny jest ten świat. Tu film, tu miłość, tu śmierć. Ale to, co Chińczycy nakręcili, tego nam nikt nigdy nie odbierze. Ja mam coś dla pani. Bardzo proszę. 4 dowodowe. Dziękuję. Nawet pani nie obejrzy? To ja? Też się zdziwiłem. Mogę zobaczyć? Korzystnie pani wyszła. Całkiem niepodobna. No, korzystnie? A moje pan wywołał? Tak, wywołałem, ale potem pani pokażę. Słuchajcie, można otworzyć okno, bo strasznie tutaj duszno. Same kraty. Szklaneczki już są, wszystko jest. Przepraszam, ale ja muszę załatwić coś na mieście. Gdzie pani będzie szła? No, rozerwiemy się po tym wszystkim. Ale ja wrócę, tylko później. Coś sobie przypomniałam po prostu. Załatwię i wrócę. Panie Szymonie. Przepraszam, drzwi były otwarte, to weszłam. Muszę mamę ubrać. To ja mogę pomóc. No. Jak? Mama mówi, że się gniecie. Gdzie się gniecie? Przecież nigdzie się nie gniecie. No niech pan sam mama zobaczy. Mama mówi, że jak się długo w nich chodzi, to się gniecie. Przepraszam. Mówiłam. No tak. O. A ta? Słucham? No ja uważam, że jest idealna. Mama czarnego nie lubiła. Zaraz. Coś się znajdzie. Na ostatnią drogę. Przecież to jest... wszystko jest przygotowane. O, szminka nawet jest.
piękna. No niech pan popatrzy, panie Szymonie. Panie Szymonie. Kasztany, kasztany lecą z drzewa jak dawniej kochana, prost pod stopy bardzo śmiany, jak cudny rudy grat, jak noc, gdy walejce, rudy kasztan ci dałem mi serce. Bardzo przepraszam, ale nie mogłam wysiedzieć w domu, a syn mi powiedział, że tutaj jesteście. Pani Bożanko, niech pani siada, proszę, proszę. Bardzo wam dziękuję. Szkoda, że tak wyszło jakoś. Dobrze zrobiliście, wiecie. Zabawa dopiero się zaczyna. Tylko pani brakowało. Pani Doroczko, proszę bardzo. Pani, pewnie. Powinnaś ich oglądać. No ale o co ci chodzi? Przepraszam. Tak, słucham. Showdown. Łomasz and Lie. Chińczycy mnie potrzebują. Jeden telefon. Masz rację. Przepraszam cię, Ela. Z przyjaciółmi byłam po prostu. Pięknie. Ja się o ciebie martwię, odchodzę od zmysłu, a ty się po prostu bawisz. Naprawdę nie musisz się o mnie martwić. Też mam swoje życie, nie? No tak. No to dziękuję ci za te wszystkie lata, które ci poświęciłam.
i nie dajesz mi o tym zapomnieć. Skończmy z tym. I idź wreszcie do Ochmana, bo tylko świszczysz i świszczysz. No jedź, no widzę, jak cię świeżbi. Żeby opowiedzieć na mieście, że narożnej mąż się z całym trzecim światem łajdaczył. Przecież ja wiem, jak człowiek się czuje po czymś takim. Jedź, jedź. Edward? Masz przy sobie ten tekst do przepisania? Szanowna redakcjo, najwyższy już czas, aby w Polsce zlikwidować przynajmniej połowę tak zwanych kościołów. W miejscach tych, pod przykrywką pracy społeczno-kulturalnej, uprawia się zwyczajne stręczycielstwo i rozbijanie małżeństw. Zatrudnione w nich osoby nie mają na tematy duchowe nic do powiedzenia. W związku z tym próby chóru są coraz dłuższe, a msze stają się coraz krótsze. Z poważaniem, świadomy czytelnik. Imię i nazwisko do wiadomości redakcji. Jesteś chory? Dlaczego? No gdzie masz w kościele rozbijanie małżeństw? Oni się właśnie rozwieść nie dadzą, tylko każą się męczyć do śmierci. Bo ty nie wiesz, co tam się na tych chórach wyprawia. Prawdziwa Kama Sutra. Przepraszam. No dobrze, ale żeby mówić, że ci księża małżeństwo rozbili, no to już przesada. Bo wszyscy wiedzą, że ci Żółkiewski rozbił. Ale to był tenor, a nie ksiądz. Na Żółkiewskiego twoja żona poleciała. Przepiszesz czy nie? W meczecie też by na niego poleciała! Ale mój Żółkiewski przynajmniej był biały. Przepraszam. Bruna, 这小金鱼要急死了。导演先生，您必须要做出决定了，是招为那些群众演员后天拍大团圆结局呢，还是怎么着？大家必须要睡觉了。 Przepraszam za spóźnienie, ledwo wstałam. Ciągle ten ząb. Przepraszam. Ale proszę wpaść do mnie zaraz po chórze. Obiecuję, że nie będzie bolał. Zrobimy to ze znieczuleniem. No to jeszcze raz.
ciebie codziennie przez 8 lat strzegłam, Wiesław. Halo? Tak, tak, dzień dobry. A, to dobrze, ja oczywiście mogę. Dobrze, do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonili już do pani? Kto? My tutaj nie mamy telefonu. A. No bo właśnie też tak pomyślałem. Bo podobno Chińczycy chcą nas z powrotem i jutro wieczorem mamy być na planie. Prawda? To znaczy, że wygraliśmy, bo bez nas nic przecież nie zrobią. W sumie nie mogą nas tak po prostu. Śniła mi się pani dzisiaj w nocy. Razem sukienkę dla mamy wybieraliśmy. Słuchaj, Sebastian, powiedz mamie, że miała rację. Jutro wyjeżdżam, wiesz? Widziałem, jak pan, to znaczy, jak rozwaliłeś tych żółtków. Co, podobał ci się? Super. Dzięki. Fajny jesteś facet. No, trzymajcie się oboje. Ojca też pozdrawiam. Nie, nie, nie. Teraz proszę jeszcze poleżeć. Proszę zamknąć oczy, odpocząć. No i po wszystkim, dziękuję bardzo. Może pani wstać. Niepotrzebnie się bałam. A pan zrobił to tak delikatnie. To co, spotkamy się na chórze, prawda? Gdyby bolało, to oczywiście proszę dzwonić. Aha, opuchlizna zejdzie za jakieś 2-3 godziny. Dziękuję. Do widzenia. Mama? No i dlaczego nie odbierasz? Już od tygodnia próbuję się do ciebie dodzwonić. Słuchaj, jest taka sprawa. Kilka fajnych osób jedzie na Dominikanę i mi też zaproponowali. Czuję, że to jest dla mnie przełom w karierze. Tylko mam chwilowe problemy z kasą. Słuchaj, mama, ty masz na pewno odłożone pieniądze. Bo wiesz, musimy kuć żelaza, póki gorące. Jeszcze przedzwonię, to ci podam numer konta. Buziaczki, olo!
Bułgarii jest bardzo wdzięczny. Byliście fantastyczni. Wszystkich zapraszam na banki. Bożena. Czyli to ma być szczytowe osiągnięcie naszego małżeństwa, tak? To może być nasze dziecko. Nie mogłeś z tym poczekać do jutra? Oni się beze mnie nie porozumieją. Dzwoniłem, lekarz wyraźnie powiedział, żeby natychmiast przyjeżdżać. Dobrý večer. Plac to nesmutný narod. To mudrý narod Polska. To druhé hení. A hení. To druhá Polska. Děkuji. Na co tak siedzicie? No mówcie, bo oni przecież też o naszym kraju chcieliby się czegoś dowiedzieć. To może ja coś powiem. Situation in Poland nicht gut. Zatrzymaj się. Nie wytrzymasz? Nie wytrzymam. Bożenka, co ty robisz? No gdzie ty idziesz? Bożenka! Boże drogi. Bożena! Thank you.